Dzisiaj niemal wszyscy interesują się polityką. Właściwie trochę nie mamy wyjścia, bo kampania wyborcza trwa w najlepsze. Obietnice polityków docierają do nas zewsząd. Na każdym niemal płocie czy latarni ulicznej wiszą plakaty, z których uśmiechają się do nas kandydaci do parlamentu. Te wybory są niewątpliwie ważne i wkrótce trzeba będzie zdecydować, kogo wybierzemy. Dobrze byłoby wcześniej dokładniej przeanalizować przedwyborcze obietnice, by potem mądrze oddać swój głos. Z drugiej strony wiadomo, że idealny kandydat nie istnieje, bo trudno absolutnie we wszystkim zgadzać się z drugim człowiekiem, a polityka zawsze jest realizacją pewnej określonej wizji. Trzeba jednak dobrze zastanowić się nad tym, która wizja państwa najbardziej nam odpowiada, a przede wszystkim, która respektuje najważniejsze dla nas wartości. Polityka powinna być służbą państwu, wyrażoną przede wszystkim przez służbę drugiemu człowiekowi. Jeżeli będziemy stawiać dobro drugiego nad własnym, będziemy w stanie tak właśnie ją traktować. Wyraźnie mówi o tym premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym naszej niedzieli. Pytany o politykę, wspomina o młodzieńczych marzeniach, o wolności u boku swego ojca opozycjonisty, o uczuciu odpowiedzialności za Polskę, o wartościach chrześcijańskich, które zdaniem premiera są uniwersalne w budowaniu integracji społecznej. Z drugiej jednak strony pokusiliśmy się o zrobienie własnego bilansu minionych 4 lat, który pokazuje, jak wiele jeszcze jest do zrobienia, jak niektóre fundamentalne kwestie rządzący odkładali na później. Bez względu na to, jakie mamy polityczne poglądy, przyszłość Polski nie może być nam obojętna. Warto ją więc najpierw powierzyć Panu Bogu, a dopiero potem szukać konkretnych osób. Zawsze jednak w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia, zawsze w zgodzie z tym, co podpowiada nam sumienie. Modlitwy potrzebujemy w tym gorącym przedwyborczym czasie, bo bez modlitwy nie ma autentycznej wiary, jest tylko ideologia. Rozumieli to świetnie nasi przodkowie, których przysłowie „kto modlitwy pilnuje, ten zwycięstwa dostępuje” dedykujemy szczególnie naszym politykom. Wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim „Zależy mi na silnej i wolnej Polsce” oraz bilans 4 lat rządu. To artykuły, do których przed chwilą nawiązał redaktor naczelny Niedzieli. A co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa w najnowszym numerze naszego tygodnika? Rano, wieczór, we dni, w nocy. Na pytania o istnienie anioła stróża i jego rolę w życiu człowieka odpowiada ksiądz Łukasz Janowski. Europejki z aureolą. Agnieszka Bugała przedstawia niezwykłe święte patronki naszego kontynentu. Rodzina na misjach to szaleństwo. A jednak swoją rodzinną służbą na misjach, nie w wymarzonej Afryce, a w Anglii, dzieli się Michał Piekara. Śmiertelna pułapka. Temat coraz częstszego uzależnienia dzieci od internetu podejmuje Mateusz Wyrwich. Śmiej się, Warszawo, śmiej. Jakie było ostatnie lato II Rzeczypospolitej? Jak wyglądała Warszawa w dniach wybuchu II wojny światowej? Opowiada Maria Paszyńska. Życząc interesującej lektury 39. numeru Niedzieli, zachęcam do obecności na naszym portalu internetowym www.niedziela.pl, gdzie na bieżąco znajdą Państwo najświeższe informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Dziękuję za uwagę.